kurwa, no tak, ale po jakim czasie? I to ja zakończę twoją karierę, bo już tak? Jesteś kurwa na pograniczu, wiesz. No zobaczymy, kto jest na pograniczu. Nikt kurwa nawet tobie nigdy nie słyszał. Pierwsze co, to tobie usłyszą, kurwa, jak zawalczysz z tej organizacji, kurwa. Także tak? Wiesz, o co chodzi? Nie chodzi mi o to, żebyś mi dziękował, bo to nie o to chodzi. Ja jestem taki, kurwa, że ja ci daję walkę, ja ci wypromowałem. W chuju to mam. Wezmę 28, kurwa, października, wyjdę i po prostu będziemy się napierdalać. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Dokładnie, będziemy się bić. Będziemy się bić. Kto pierwszy dostaje KO, leży i wiem, że to ty będziesz tam leżał. Po prostu twój łeb. Kręcony łeb, jesteś, kurwa. Będzie tak zbity, że sobie tego nie wyobrażasz. Człowieku. Chłopie, to jest K1, kurwa, nie MMA. Chcesz, to ci, kurwa, dam rewo. A co z tego, że K1? Najpierw ci buraków pierdolę, a później dam ci rewanż w MMA. Co zapraszam, teraz nawet. Petarda. No. Ja tylko widzę, że jeżeli chcesz zaprosić teraz, to tu masz taki przycisk, po którym on musi wyjść. Ale on wyjść nie wyjdzie. No, oczywiście, że wyjdzie. Chcesz spróbować? Dawaj. No, no to dawaj, zapraszam. I face to face, Kamil Minda, Denis Labryga. I nie zdążyliśmy nawet podejść, a już poleciał prawy. To było pięścią? Nie wiem, czy to było. Nie wiem, bo nawet kurde nie...